Porzeczka alpejska, Ribes alpinum, to roślina z rodziny skalnicowatych. Jej wygląd jest wielopostaciowy. Jest to krzew o wysokości do około 2,5 metra, bez kolców. Główne pędy są smukłe, mają brunatną korę, zaś gałęzie mają korę szarą i dzielą się na brunatno-żółte gałązki, często zwisające. Liście są ułożone skrętolegle, głęboko trzy lub 5 oklapowane, a klapy są zaostrzone lub tępe, grubo piłkowane, nagie lub skąpo owłosione, zwłaszcza z wierzchu. Dolna strona liści jest błyszcząca, jakby otłuszczona. Ogonki liściowe są gruczołowato owłosione i mają długość równej połowie blaszki. Grona kwiatowe zawsze są wzniesione. Zielonkawo-żółte kwiaty zwykle zwieszają się dwustronnie. Przysadki są lancetowate, gruczołowato orzęsione, dłuższe niż szypułki i kwiaty. Kwiaty męskie są zebrane w dziesięcio, a nawet trzydziestokwiatowe grona. Rurka korony jest płasko-miseczkowata i naga, a pięć jajowatych do szeroko eliptycznych działek kielicha. Płatki korony i pręciki są bardzo krótkie.